ruszyły. Ostatnia elmisty, a pozostałe bardzo, bardzo mocno zgrupowane. Na czele galopuje Padedy. Na drugiej pozycji, tam na drugiej pozycji galopują trzy konie, 1600 metrów do celownika. Poprawiła Cergowa, Padedy, Cergowa, Ertalsa, wszystko razem, bardzo, bardzo blisko siebie. Elmisty na końcu, na przedostatniej pozycji Elua. I później Fira Agba. Nadal Padedy, Cergowa, na trzeciej pozycji Dogaressa, Ertalsa razem. I 1200 metrów do celownika, nadal Padedy, na drugiej pozycji Cergowa, na trzecim miejscu Dogaressa, Armina, Ertalsa, 1000 metrów do celownika, Fira Agba, dalej za Firą Agbą jest Andala, Elmisty na końcu i 800 metrów do celownika. Nadal Padedy, Cergowa, nic się nie zmienia w czołówce, i Dogaressa, dalej Ertalsa, teraz stawka się nieco zaczęła grupować na ostatniej pozycji w odstępie Elua. I wyjście na prostą, wyprowadza Padedy, finiszuje Cergowa, finiszuje Dogaressa, kilka klaczy finiszuje, 400 metrów do celownika, ależ tam ciasno jest niesamowicie i rozpoczyna długi finisz Elmisty. A na czele stawki jest Dogaressa. W tej chwili już jest na czele Ertalsa. Ertalsa tam się przemknęła przy bandzie, 200 metrów do celownika, Ertalsa i Dogaressa. Ale tu w środku... O Jezus, kochany, przewrócił się. Proszę Państwa, prowadzi w tej chwili Fira Agba na drugiej pozycji Ertalsa. Na trzecie Elmisty i reszta